Nie ma innego jak Jezus. Il y a personne comme Jésus. Możemy go szukać. Nous pouvons le chercher. My na pewno go znajdziemy. Et nous allons certainement le trouver. Bo ten, kto go szuka, zawsze go znajduje. Parce que celui qui le cherche le trouve toujours. Kochani, przejdziemy do kazania dzisiejszego. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jesteście gotowi na słowo? Mes bien-aimés, nous allons passer à la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Mam nadzieję, że nie jesteście zbyt zmęczeni po sylwestrze, po nocy sylwestrowej. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués après la nouvelle année. Powiem wam szczerze, wczoraj był ciężki dzień. Je vais vous dire sincèrement, hier était une dure journée. Wczoraj tak rano było bardzo ciężko, głowa ciężka. Hier matin, c'était très dur. Ale mieliśmy bardzo dobry czas, błogosławiony czas. Mais nous avons eu un très bon temps, un temps béni. Zawsze jest dobry czas, kiedy spędzamy go razem z kościołem, z braćmi, siostrami, z rodziną. C'est toujours un bon temps quand nous le passons avec les frères et les sœurs, avec la famille, avec l'assemblée. Tam, gdzie jest obecność Boża, tam jest najlepiej. Là où il y a la présence de Dieu, c'est le meilleur. Dzisiaj, jak dzieci śpiewały i Magda na sam koniec powiedziała taką rzecz, na sam początku. Aujourd'hui, quand les enfants chantaient, Magda elle a dit une chose tout au début. Troszeczkę powiedziała, że oto dzieci przygotowują się, aby pewnego dnia zająć miejsce tych, którzy tutaj stoją, grupy uwielbienia. Que les enfants se préparent afin de un jour prendre la place de ceux qui sont ici devant, le groupe de louange. I tak właśnie taka jest kolej rzeczy. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Tak jest w naszym życiu, że są zmiany. C'est comme ça que c'est dans notre vie, il y a des changements. I jako chrześcijanie my musimy przyzwyczaić się i również zaakceptować zmiany. Et en tant que chrétien, nous devons nous accepter les changements et aussi être prêt. Być gotowym na zmiany. Être prêt pour le changement. Nie możemy się zamykać na zmiany. Nous pouvons pas nous fermer au changement. Ale musimy być otwarci na zmiany, Boże zmiany. Nous devons être ouverts pour les changements divins. I tak naprawdę, niezależnie ile czasu jesteś dzisiaj w Bogu. Et en vérité, ça compte pas le temps que tu es en Dieu. Jeśli może dzisiaj jesteś w Bogu 20 lat albo 30 lat i mówisz, że nie potrzebujesz zmian. Si aujourd'hui tu es 20 ans ou 30 ans en Dieu et que tu dis tu n'as pas besoin de changement. To chcę ci powiedzieć, że się nic nie nauczyłeś przez te lata. Alors j'aimerais te dire que tu as rien appris durant toutes ces années. Jeśli dzisiaj stoisz w miejscu, mówisz, że już wszystko wiem. Si aujourd'hui tu es à un endroit et tu dis je sais tout. Już wszystko znam. Je connais tout. To chcę ci powiedzieć, że nic się nie nauczyłeś przez te 30 czy 20 lat. J'aimerais te dire que tu as rien appris durant ces 20 ou 30 ans. Bo Słowo Boże mówi, car la parole de Dieu dit, że my jesteśmy w ciągłej nauce. Que nous sommes constamment en train d'apprendre. A więc jesteśmy w ciągłym nauczaniu się i wprowadzaniu zmian do naszego życia. Nous sommes constamment en train d'apprendre et ramener des changements dans notre vie. Jeśli siedzicie dzisiaj na tym miejscu, mówicie, jest tu bardzo fajnie, chciałbym, żeby tak zostało. Si aujourd'hui vous êtes assis à cet endroit que vous dites c'est chouette et j'aimerais que ça reste ainsi. To chcę ci powiedzieć, że to jest bardzo złe. J'aimerais te dire que c'est très mauvais. Ja nie chciałbym za rok, aby nasz kościół był w takim miejscu, jakim dzisiaj jest. J'aimerais pas que notre église dans un an soit à la même endroit qu'elle est aujourd'hui. Ale chciałbym, byśmy byli o wiele dalej. Mais j'aimerais qu'on soit beaucoup plus loin. Nie w tym samym miejscu. Pas au même endroit. Chciałbym, żebyśmy mogli się rozwijać. J'aimerais qu'on puisse se développer. Chciałbym widzieć, aby powstawały nowe służby. J'aimerais qu'il y a de nouveaux ministères qui aby byli zaangażowane nowe osoby w te służby. Qu'il y a de nouvelles personnes qui puissent être engagées dans ces ministères. I to jest pragnienie mojego serca. C'est le désir de mon cœur. I dzisiaj jako pierwsze kazanie tego roku. Et aujourd'hui, comme première prédication de cette année, kościele ewangelicznym w Belgii, dans l'église polonaise évangélique de Belgique, rozpocznę taki cykl, który nazywa się zmiana. Je vais commencer un cycle qui s'appelle le changement. Kto z was lubi zmiany? Qui d'entre vous aime les changements? O, zobaczcie, no tak, teraz wszyscy podniosą rękę, że lubimy zmiany. Mogłem zadać to pytanie przed powiedzeniem, ile lat jesteś w Bogu. Y a tout le monde qui va lever la main parce que tout le monde aime maintenant les changements. A kto lubi zmiany takie, które nie są planowane? Mais qui aime les changements qui sont pas planifiés? Nikt takich nie lubi zmian. Personne n'aime my lubimy zmiany, kiedy one są pod kontrolą. Nous aimons les changements quand nous pouvons les contrôler. Ludzie kochają zmiany, kiedy mają rękę na tych zmianach. Les gens aiment les changements quand ils ont la main sur ces changements. Ale kiedy znajdujesz się w sytuacji, na którą nie masz w ogóle wpływu. Mais quand tu es face à une situation où tu peux rien y faire. Nie masz żadnego wpływu, aby ta zmiana szła lub się zatrzymała. Tu peux rien faire que ce changement puisse continuer ou s'arrêter. Dzisiaj w Słowie Bożym będziemy patrzeć na takiego pewnego męża Bożego. Aujourd'hui dans la parole de Dieu nous allons regarder sur un na pewną certain historię. Splot historii, splot wydarzeń, który przyprowadził błogosławieństwo poprzez zmianę.
nous allons voir des histoires qui a ramené la bénédiction à travers le changement. Znamy Abrahama. Nous connaissons Abraham. Pewnego dnia on usłyszał od Boga. Un certain jour, il a entendu de Dieu. Wyjdź. Sors. Weź wszystko, co masz, i idź. Prends tout ce que tu as et va. Wow. Wow. Jaka zmiana. Quel changement. Myślę, że wielu z nas dzisiaj tu przyjechało. Jesteśmy polskiego pochodzenia, większość z nas. Je pense que beaucoup d'entre nous qui sont venus ici, nous sommes, la plupart d'entre nous sont d'origine polonaise. I nie każdy usłyszał, weź wszystko, co masz, i jedź do Belgii. Pas tout le monde a entendu, prends tout ce que tu as et va en Belgique. Ale sytuacja sprawiła to, mais la situation a fait que, że wzięliśmy to, co mieliśmy, aby przyjechać tutaj. Que nous avons pris ce que nous avions pour venir ici. A niektórzy nie przyjechali, tylko ich przywieziono, bo byli małymi dziećmi. Et certains ne sont pas venus, mais on les a ramenés parce qu'ils étaient des petits enfants. A więc może niektórzy z nas przyjechali tutaj na dwa dni, na dwa tygodnie. Peut-être certains d'entre nous sont venus pour deux jours, deux semaines. Ja przyjechałem na dwa tygodnie 28 lat temu. Moi, je suis venu pour deux semaines, il y a 28 ans. Rodzice mnie przywieźli na dwa tygodnie 28 lat temu. Mes parents m'ont ramené ici pour deux semaines, il y a 28 ans. Miały to być tylko wakacje wielkanocne. Ça devait être que des vacances. I chwała Bogu, trwają aż do dzisiaj. Et gloire à Dieu, il dure jusqu'à aujourd'hui. Najdłuższe wakacje, jakie mam w moim życiu. Les plus longues vacances que j'ai eues dans ma vie. A więc niektórzy z nas właśnie tak przyjechali, w taki właśnie sposób, zostali przywiezieni. Et certains d'entre nous justement sont arrivés de cette façon, ils ont été ramenés. A więc jako mały chłopiec biegałem po takim mieście, które się nazywa Monki. Étant un petit garçon, je courais dans une petite ville qui s'appelle Monki. A więc się miałem pewne wyobrażenie, że może się będzie strażakiem, albo policjantem, albo lekarzem. J'avais une imagination, peut-être que je vais être un pompier ou un policier ou... Pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły. Do jedynki, tak, do takiej szkoły chodziłem, to przechodziłem obok straży i zawsze patrzyłem i sobie myślałem, jak to będzie, jak będę kiedyś strażakiem. Je me rappelle, j'allais dans une école, l'école s'appelait l'école 1 et il y avait les pompiers à côté, je passais et je me disais, ah, comment ça va être quand je serai un pompier. I w tej szkole byli nauczyciele, byli moi koledzy. Et dans cette école, il y avait des enseignants, mes amis. Gdzie pośród nas jest moja nauczycielka, która wychowywała nas w zerówce, Viola. Parmi nous, il y a une autre ancienne enseignante qui nous a enseigné Viola. Elle connaît nas takiego małego chłopca, który rozrabiał. Elle me connaît le mieux en étant un petit garçon qui faisait des bêtises. A więc miałem pewne, wiecie, jako dzieci mamy pewne marzenia, pewne plany, bo sobie myślimy, co będzie. Étant enfant, nous avons certains rêves, certains plans, on se demande ce qui va se passer. I w ogóle nie miałem wpływu na to, aby się moje życie zmieniło. J'avais aucune influence pour que ma vie change. Nie miałem żadnego wpływu, aby nie przyjechać tutaj. J'avais aucune influence pour pas venir ici. Albo pojechać do innego kraju. Ou aller dans un autre pays. Tak zdecydowali moi rodzice, tak zdecydowała moja mama. C'est ainsi qu'ont décidé mes parents, ma maman. I Abraham również odstał słowo od Boga. Et Abraham a également eu la parole de Dieu. Weźmiesz wszystko, co masz, i idź. Tu vas prendre tout ce que tu as et tu vas partir. I on poszedł. Et il est parti. Kiedy szedł z Bogiem, kiedy Abraham chodził z Bogiem, quand Abraham marchait avec Dieu, to Bóg doświadczał Abrahama. Dieu il éprouvait Abraham. A więc doświadczał go w bardzo mocny sposób. Il l'éprouvait d'une façon très difficile. Jedno z największych doświadczeń, jakie Abraham przyszedł, to kiedy miał złożyć swojego syna na ołtarzu. La plus grande épreuve qu'il a passé, c'est quand il devait donner son fils en offrande. Kiedy szedł z synem i mówił, chodź synku, chodź, idziemy złożyć ofiarę. A syn zapytał się ojcze, ale gdzie jest ofiara? I quand il disait à son fils, viens mon fils, on va donner l'offrande. Et son fils il a dit, mais père, où est l'offrande? Mamy drzewo, mamy opał. Jesteś ty, jestem ja. A gdzie jest ofiara? Nous avons tout, tu es là, je suis là, mais où est l'offrande? Abraham otrzymał od Boga wskazówkę. Et Abraham a eu un signe de Dieu. Bóg mówił do Abrahama. Dieu parlait à Abraham. Czy Bóg dzisiaj mówi do ciebie? Est-ce que Dieu te parle aujourd'hui? Czy dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie słyszysz wyraźnie wolę Bożą? Est-ce qu'aujourd'hui tu es à un endroit où tu entends clairement la volonté de Dieu? Czy dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie współpracujesz z Bogiem i z tym, co on do ciebie mówi? Est-ce qu'aujourd'hui tu es un endroit que tu travailles avec Dieu et tu entends ce qu'il te dit? Czy dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie twoje życie wygląda jako życie, które się każdego dnia znajduje bliżej nieba? Est-ce que tu es à un endroit que ta vie se trouve chaque jour plus près du ciel? Tak powinno wyglądać nasze życie. Każdy dzień powinien być życiem, gdzie jesteśmy bliżej nieba, gdzie Bóg jest w nas. Chaque jour devrait être un jour où nous sommes plus près du ciel. I Abraham przeszedł przez te trudne doświadczenia. Et donc Abraham est passé par ces épreuves difficiles. Oto Bóg sprawdził jego serce. Dieu a vérifié son cœur. Czy będzie mu posłuszny, czy podda się, czy może się wycofa?
Est-ce qu'il va être obéissant? Est-ce qu'il va laisser tomber ou Abraham est-ce qu'il va faire marche arrière? Abraham n'a pas fait marche arrière. Abraham się nie wycofał. Il a pas fait marche arrière. Jego czyn, jego postąpienie przyniosło błogosławieństwo. Son acte a ramené la bénédiction. Błogosławieństwo, którego my dzisiaj jesteśmy dziedzicami. Une bénédiction de laquelle nous sommes héritiers aujourd'hui. Chcę ci powiedzieć, że posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo na przyszłe pokolenia. J'aimerais te dire que l'obéissance ramène la bénédiction pour les générations futures. I to, że dzisiaj tutaj jesteś. Et que tu es ici aujourd'hui. To, że dzisiaj możesz być posłuszny Bogu. Que tu peux être aujourd'hui obéissant à Chcę Dieu. Chcę ci przekazać, że to przyniesie błogosławieństwo dla twoich dzieci, dla twoich wnuków. J'aimerais te dire que ça va ramener la bénédiction pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Jeśli Jezus wcześniej nie powróci. Si Jésus ne revient pas plus tôt. A więc nasze posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo. Donc notre obéissance ramène la bénédiction. Ale czasami trudno jest być posłusznym. Mais parfois c'est difficile d'être obéissant. Czasami ciężko jest ustać w miejscu posłuszeństwa, kiedy okoliczności pokazują, że może coś się wydarzyć. Parfois c'est difficile d'être à l'endroit de l'obéissance quand les circonstances montrent qu'il y a quelque chose qui peut se passer. I w Księdze Rodzaju, 25 rozdziale. Dans Genèse. 25 rozdział. Była pewna kobieta imieniem Rebeka, która ustała w bardzo trudnej pozycji. Il y avait une femme, Rebecca, qui était dans une position très difficile. Nie chciałbym nigdy być w jej miejscu. J'aimerais jamais être à sa place. I myślę, że każdy z nas nie chciałby się znaleźć na jej miejscu. Je pense que aucun d'entre nous n'aimerait se retrouver à sa place. Oto Rebecca zaszła w ciąży. Rebecca est tombée enceinte. Nie mogła mieć dzieci. Elle pouvait pas avoir d'enfant. Zaszła w ciąży z synem. Elle est tombée enceinte d'un fils. Abrahama. Le fils d'Abraham. Ten, który miał być złożony na ofierze. Celui qui devait être donné en offrande. Ten, który miał być oddany Bogu. Celui qui devait être donné à Dieu. Ten, który leżał już na tym ołtarzu i ojciec podniósł nóż. Celui qui était déjà couché sur l'autel et le père a déjà levé le couteau. Ale anioł go zatrzymał. Mais l'ange l'a arrêté. Ja miał żonę. Et il avait une épouse. I czytamy tak. Et nous lisons ceci. Od 21 do 26. Rebeka była niepłodna, lecz Izak stawiał się za swą żoną do Pana i Pan dał się ubłagać. Jego żona Rebeka poczęła. W czasie ciąży dzieci walczyły w niej wnętrzu. Ją to zastanawiało, skoro już jestem w ciąży, to dlaczego mnie to spotyka? I poszła zapytać Pana. Pan jej odpowiedział. Dwa narody nosisz w swoim łonie. Ludy już w twoim wnętrzu podzielone. Jeden na drugim będzie miał przewagę. Starszy będzie służył młodszemu. Gdy nadszedł czas rozwiązania, Rebeka rzeczywiście urodziła bliźnięta. Pierwszy wyszedł cały rudy, włochaty, niczym płaszcz. I nadano mu imię Ezaw. Zanim pojawił się brat, ponieważ rączka trzymała Ezefa zapięte, nazwano go Jakub. Izak miał 60 lat, kiedy został ich ojcem. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Oto Bóg pokazał dla Rebeki, donc Dieu a montré à Rebecca, że drugi będzie rządził pierwszym. Que le deuxième va régner sur le premier. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest dobra kolejność. J'aimerais vous dire que c'est pas le bon ordre. Nie jest to kolejność, która powinna być. C'est pas l'ordre qui devrait bo zawsze être. Pierwszy zostaje błogosławieństwo. Parce que c'est toujours le premier qui reçoit la bénédiction. Tak było w zwyczaju ludu Izraela. C'était dans les habitudes de według słowa d'Israël. I według tego co się wydarzyło temu że Ezaf urodził się pierwszy. Donc à travers la parole et tout ce qui s'est passé qu'Ésaü est né premier. Oto Ezaf powinien być błogosławieństwo. Donc normalement c'est Ésaü qui aurait dû avoir la bénédiction. Przez swojego ojca. Grâce à son père. Ale jego mama.
Rebeka usłyszała całkowicie coś innego. Mais sa mère Rebeka, elle a entendu complètement quelque chose de différent. Oto Bóg jej powiedział odwrotną zmianę, pokazał jej zmianę, że będzie odwrotnie. Donc Dieu lui a montré que ça va être à l'envers. Il lui a montré le changement. Że błogosławieństwo ma otrzymać Jakub. Que la bénédiction va être reçue par Jacob. To on ma być błogosławiony. C'est lui qui va être béni. A więc postawmy się dzisiaj w sytuacji w życiu Rebeki. Alors mettons-nous à la place de la vie de Rebecca. A więc Rebeka żyła, widziała, jak jej synowie wzrastają, prowadziła dom. Donc Rebecca, elle vivait, elle voyait ses enfants grandir, elle tenait sa maison. Ale musiała być czujna. Mais elle devait être attentive. Aż przyjdzie moment, kiedy jej mąż il fallait qu'elle soit attentive, que będzie chciał pobłogosławić. Il fallait qu'elle soit attentive jusque quand son mari voudra bénir tego pierwszego. Ce premier. I stało się tak. Et il s'est passé cela. Że ich ojciec stracił wzrok. Il s'est passé que leur père a perdu la vue. Nie widział. Il voyait rien. I pewnego dnia postanowił, że będzie błogosławił. Et il a décidé de bénir. Że zacznie błogosławić. Qu'il va commencer à bénir. I zaczął mówić, że przyjdzie czas, że chcę teraz pobłogosławić. Et il a commencé à parler qu'un temps viendra et il a dit je veux maintenant bénir. I słowo nam mówi, że Rebeka usłyszała to, co powiedział. Et la parole de Dieu nous dit que elle a entendu ce que son époux a dit. I przeszyło to jej życie. Et c'est ça l'a rentré dans sa vie. Powiedziała. Car elle savait, że to Jakub ma być ubłogosławiony. Car elle savait que c'est Jacob qui devait être béni. Chcę ci powiedzieć, że być posłusznym Bogu nie jest proste. J'aimerais te dire qu'être obéissant à Dieu, c'est pas quelque chose de facile. Wiele razy wymaga tego, aby być czujnym. Souvent on doit être très attentif. Aby słuchać. On doit écouter. Obserwować. Observer. Żeby nic nas nie ominęło. Que on passe pas à côté de quelque chose. Przez to, że Rebeka była czujna, obserwowała, słuchała. Donc Rebecca était attentive, elle observait, elle écoutait. Usłyszała ten moment, że to jest ten moment. Elle a entendu que c'est ce moment-là. I wysłała swojego syna. Et donc elle a envoyé son fils. I ojciec zaczął z nim rozmawiać. Et le père a commencé à parler avec lui. I pobłogosławił Jakuba. Et il a béni Jacob. Co mam powiedzieć, że przez to, co się wydarzyło, j'aimerais vous dire par ce qui s'est passé, powstał wielki gniew w życiu Ezafa do Jakuba. Il y a une grande colère qui s'est créée dans la vie d'Ésaü envers Jacob. Jakub bał się. Jacob avait peur de lui. Musiał uciekać. Il a dû fuir. To przeczytacie w historii. Zachęcam was, żebyście to przeczytali. Vous allez le lire dans l'histoire, je vous encourage afin que vous le lisiez. Ale do czego zmierzam? Do tego, że wiele razy, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu i przychodzi zmiana, Boża zmiana. Vers où je vais? Donc souvent quand on est obéissant à Dieu et qu'il y a le changement qui vient, le changement divin. To on może was wprowadzić w miejsce zakłopotania. Il peut vous ramener dans des moments de difficulté. Czy tak nie jest? Est-ce que c'est pas ainsi? Tak nie było wiele razy? Est-ce que c'est pas ainsi que że byliśmy posłuszni, zrobiliśmy, posłuchaliśmy się Ducha Świętego. Que nous avons été obéissants, nous avons écouté le Saint-Esprit. A następnie tak się podziały rzeczy, że byliśmy zakłopotani przez sytuację. Et ensuite les choses se sont déroulées qu'on était en difficulté dans la situation. Że mogliśmy nawet się zastanawiać, Boże, czy to na pewno było od Ciebie? On pouvait se demander, mon Dieu, est-ce que c'était vraiment de toi? A jak myślicie, jak się czuł Jakub? Et comment vous pensez que Jacob se sentait? Kiedy zobaczył, co się dzieje dalej, co się, ta lawina w tych wszystkich rzeczy, która się zaczęła spływać. Quand il a vu toutes ces choses qui se passent, cette lave de toutes ces choses qui a commencé à couler. Przez podjęcie decyzji jego mamy. Par la prise de décision de sa mère. Coś, co zostało zmienione. Quelque chose qui a été changé. Na coś, co on nie miał wpływu. Quelque chose sur laquelle lui avait aucune influence. Wiele razy znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Ja sam byłem w takiej sytuacji. Souvent nous nous sommes retrouvés dans ce genre de situation. Moi-même je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation. W sytuacjach, kiedy Bóg mi mówił, szedłem, robiłem, a następnie się działy rzeczy, które myślałem, że tak nie powinno być. Des situations où Dieu me disait, j'allais le faire, ensuite je me retrouvais dans des situations, je me disais, ça devrait pas être comme ça. Ale zrozumiałem po czasie, że tak ma być. Mais j'ai compris après un certain temps que c'est ainsi que ça doit être. Ostatnio siedzieliśmy z rodziną i rozmawialiśmy przy stole. Dernièrement nous étions en famille en train de parler à table. I zaczęliśmy wspominać moment, kiedy tu przyjechaliśmy. Et nous avons commencé à nous remémorer le moment où nous sommes arrivés en Belgique. Wiecie, każdy coś tam mówił. Et vous savez, chacun disait quelque chose. Ja zacząłem myśleć. Et moi j'ai commencé à rozważać. Réfléchir. I sobie pomyślałem tak, co by było, gdyby tak się nie wydarzyło, że tu przyjechaliśmy. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si on n'était pas venu ici? Wiecie, zacząłem sobie układać w głowie, może byłoby to tak, tak.
Vous savez, j'ai commencé à me dire dans ma tête, peut-être ça serait ainsi, ainsi. I nagle usłyszałem cichy głos. Et d'un coup, j'ai entendu une voix douce. Nigdy byś mnie nie poznał. Jamais tu m'aurais rencontré. Przestałem myśleć. J'ai arrêté de réfléchir. Przestałem kombinować. J'ai arrêté de magouiller. W tej oto sekundzie przestałem być strażakiem, policjantem i lekarzem. À cette seconde près, j'ai arrêté d'être pompier, policier et médecin. W wielkim mieście Monki. Dans la ville Monki. Bo wiedziałem i zrozumiałem. Car je savais, że tak musiało się wydarzyć, że mógł poznać Jezusa Chrystusa. Car je savais, j'avais compris que ces choses devaient se passer avant que je puisse rencontrer Jésus-Christ. Powinniśmy przyjechać tu do tego kraju. On devait venir ici dans ce pays. Gdzie powinno być lepiej. Normalement ça devrait être mieux. Ale gdzie uciekaliśmy spać do parku, bo ojczym pił z moją mamą i nie można było spać w domu. Où on fuyait aller dormir au parc parce que mon beau-père il buvait et on pouvait pas dormir à la maison. I można byłoby powiedzieć dlaczego. On pouvait dire pourquoi. Ale dzisiaj wiem. Mais aujourd'hui je sais. Że ta zmiana w moim życiu była potrzebna po to. Que ce changement dans ma vie était nécessaire afin aby mógł poznać żywego i prawdziwego Jezusa Chrystusa. Afin que je puisse rencontrer le Jésus-Christ vivant, który zmienia ludzi, qui change les gens, który zmienia serca ludzi, qui change les cœurs, który des zmienił gens, mój dom, qui a changé ma maison, który zmienił mój dom dzieciństwa, qui a changé ma maison d'enfance, w dom, który zawsze chciałem, żeby był, en maison que j'ai toujours voulu. Gdzie będzie można spokojnie spać, gdzie będzie jedzenie. Où on pourrait dormir en paix, où il y aura de la nourriture. Bóg zmieniał mój dom. Dieu a changé ma maison. Bóg dał mi nowy dom. Dieu a donné, m'a donné une nouvelle dał maison. Dał mi też rodzinę. Il m'a aussi donné une famille. Nigdy bym nie miał takiej rodziny, jaką mam dzisiaj, żebym został w Polsce. Jamais j'aurais eu une famille comme j'ai aujourd'hui si je serais resté en Pologne. Nie miałbym wspaniałej żony, wspaniałych dzieci. J'aurais pas une épouse merveilleuse, des enfants merveilleux. I to są wszystko przez zmianę, bo taka zmiana przyszła do mojego życia. Et tout ça c'est grâce au changement parce que ce changement est venu małego, dans ma vie. Chudego, czerwonego, bordowego chłopca. Un petit garçon maigrichon tout rouge. A więc ja od dzieciństwa taki czerwony jestem. Je suis rouge depuis l'enfance. Zawsze jestem czerwony. Je suis toujours rouge. Ostatnio, gdy pewna siostra się pyta, Łukasz, a ty jak tak czerwony, tak ciśnienie ci podchodzi, czy co? Dernièrement, il y a une sœur qui demande, Lucas, quand toi t'es rouge, c'est ta tension qui monte ou quoi? Mówię, nie, ale po części czasami może tak być. Je dis non, mais peut-être parfois ça peut l'être. A więc zmian, których nie rozumiem. Des changements qu'on ne comprend pas. Ale dzisiaj całkowicie je przyjmujemy. Mais aujourd'hui on les reçoit complètement. Bo widzimy jak Bóg używa. Widzimy jak Bóg prowadzi. Car nous voyons comment Dieu nous guide. I oto Abraham. Et donc voici Abraham. Jakub. Jacob. Jakub miał synów. Jacob avait des fils. Pamiętamy synów Jakuba? Est-ce que nous nous rappelons des fils de Jacob? Ile miał synów? Combien de fils avait-il? 12. A pamiętam takiego 12. Jednego szczególnego? Est-ce qu'on se rappelle de un en particulier? Taki, który miał fajne sny. Celui qui avait des chouettes rêves. Który spowodował, że przez jego sny to tylko miał problemy. Qui a fait que à cause de ses rêves, il avait que des soucis. Józef. Józef. Właśnie, Józef. Justement, Józef. Józef. Przez to, że Bóg do niego mówił i pokazywał mu sny. Joseph, parce que Dieu lui parlait, il lui parlait en rêve. Został sprzedany. Il a été vendu. Chcieli go zabić. On a voulu le tuer. Jego własni bracia. Ses propres frères. Na słowo swojego ojca poszedł. Parce que sur la parole de leur père, il est parti. Chcę wam dzisiaj pokazać, że to, co się dzieje, kiedy robimy coś, kiedy nam rodzice coś każą zrobić. J'aimerais vous montrer ce qui se passe quand on fait quelque chose quand nos parents disent de le faire. A niektórzy tu się śmieją, o la la. Certains d'entre vous rigolent, oh là là. A więc sąd go wysłał. Idź, dowiedz się, co twoi bracia tam robią. Leur père qui a envoyé leur a dit, vas-y, va voir ce que tes frères font là-bas. Mi. Et viens, i wróć. Viens et dis-moi ce qui se passe. Ale dlaczego on go wysłał? Mais pourquoi il l'a envoyé? Bo Józef. Parce que Joseph. Wszystko donosił dla swojego ojca. Parce que Joseph transmettait tout à son père. To, co jego bracia zrobili nie tak, to już ojciec wiedział. Ce que ses frères faisaient de mauvais, leur père le savait. Taki trochę donosiciel. Taki się nie lubi za bardzo. On n'aime pas ce genre de personne. Wiecie, w szkole kto sprzedawał, to miał najgorzej na przerwie. Vous savez, à l'école, quand quelqu'un vendait quelqu'un d'autre lors des récré, c'était difficile. Nie lubimy, jak ktoś sprzedaje. On n'aime pas quand quelqu'un. A Józef taki był, donosił. Et Joseph, c'était ce genre de personne, il transmettait. Ale jednocześnie tout. Ojciec go kochał.
Mais son père l'aimait. Ojciec go miłował. Son père l'aimait énormément. I poszedł na posłuszeństwo, na to, co ojciec mu kazał, on poszedł zrobić. Donc il était obéissant à la parole de son père et il a été faire ce que son père a dit de faire. I czytamy odczytamy o tej historii w Księdze Rodzaju 37 rozdział od 13 do 28. Możemy przeczytać. A więc proszę, otwórzcie. A więc pierwsza Księga Mojżeszowa, 37. Piszemy w nim tak. Wtedy Izrael, Jakub przywołał swojego syna, twoi bracia, powiedział, pasą owce w Sychem. Chciałbym cię do nich posłać, chętnie pójdę. Zgodził się Józef, dobrze, idź tam. Mówił dalej ojciec, zobacz, jak się mają twoi bracia, dowiedz się, czy ze stada wszystko w porządku i wracaj z wiadomościami. Wyprawił Józefa od siebie z doliny Hebronu i Józef przybył do Sychem. Gdy szukając braci, błądził w okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. I tu się zatrzymamy. Od 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau de Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Czego szukasz? Zapytał. Szukam moich braci, wyjaśnił Józef. Powiedz proszę, gdzie oni pasą? A ten mu odpowiedział, stąd już odszedli. Słyszałem, jak mówili, chodźmy do Donatu. Józef poszedł więc dalej i znalazł swych braci w Donacie. Un homme le rencontra comme il était dans les champs et le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dotan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dotan. Bracia zobaczyli go już z daleka, zanim się przybliżą do nich, zmówili się już, aby go zabić. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz od snów. Pokpiwali. Dalej zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiedzmy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Ruben jednak chciał ochronić Józefa przed braćmi, nie odbierając mu życia, powiedział, nie przelewajmy krwi, wrzućmy go do tej pustej studni, ale nie podnoście na niego ręki. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, nous lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Końcówka tej historii kończy się tak, że Józef zostaje wrzucony do studni, zostaje sprzedany donc, i wyjeżdża do Egiptu. Donc la fin de cette histoire c'est que donc Joseph est jeté dans la citerne, il est vendu et il s'en va vers l'Égypte. A więc jako młody chłopiec, który został wysłany przez swojego ojca. Étant un jeune garçon qui a été envoyé par son père. Wiecie, biegł po skokach, zobaczyć, gdzie są jego bracia. Vous savez, il courait, il faisait des sauts pour aller voir où sont ses frères. Można byłoby powiedzieć, że bardzo prosta sprawa, pójść, zobaczyć, wrócić, przekazać. On peut dire une affaire toute simple, aller voir, revenir et transmettre. Ale Józef zaszedł i nie spotkał tam swoich braci. Mais Joseph est arrivé et il n'a pas rencontré ses frères. I pojawia się człowiek. Et il y a un homme qui est là. Nie wiadomo skąd. On sait pas d'où. Puste pola. Słyszymy, on chodzi po tych polach. C'était vide aux alentours. Nie czytamy, że spotyka tam pasterza albo kogoś, kto pasie bydło, ale spotyka człowieka. On lit pas qu'il rencontre un berger là-bas, mais un homme. Czy to nie jest takie trochę dziwne? Est-ce que c'est pas quelque chose de bizarre? Że nagle człowiek w polach. D'un coup, un homme. Który usłyszał rozmowę jego braci. Qui a entendu la conversation de ses frères.
Czy Bóg nie wiedział, co zamierzają jego bracia? Est-ce que Dieu ne savait pas ce que ses frères comptent faire? Czy Bóg nie wiedział, że oni zamierzają go zabić? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il compte le tuer? A więc dlaczego postawił tego człowieka? Alors pourquoi il a mis cet homme là? Czy on nie wiedział, że ten człowiek mu da wskazówkę? Est-ce qu'il savait pas que cet homme allait lui donner une consigne? Ja myślę, że ten człowiek był postawiony przez Boga. Moi je pense que cet homme était mis par Dieu. Aby wypełniła się całkowicie wola Boża. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement. I aby życie Józefa stało się błogosławieństwem. Et afin que la vie de Joseph devienne une bénédiction. Dla Egiptu. Pour l'Égypte. I dla Izraela. Et pour l'Israël. Sprzedany młody chłopiec. Un jeune garçon vendu. Gdzie się zmieniło całe jego życie. Toute sa vie a été changée. Jako niewolnik. Il était devenu esclave. Trafia do Egiptu. Il arrive en Égypte. I co, od razu tam wszystko pięknie się układa? Est-ce que tout beau, tout rose? Oczywiście, że nie. Évidemment que non. Ma bardzo trudno. Il a très difficile. Jest niewolnikiem. C'est un esclave. Młody chłopiec, oderwany od swojej rodziny, sprzedany, zdradzony przez swoich braci. Un jeune garçon arraché à sa famille, vendu par ses propres frères. Chłopiec, który kochał, syn, brat, który kochał swoich braci, on do nich poszedł z miłością, a nagle oni się na niego rzucili jak zwierzę. Un garçon qui aimait, fils, frère, et il est parti envers eux avec plein d'amour. Rozszarpali jego ciuchy. Eux se sont jetés sur lui comme un animal. Ils ont déchiré ses vêtements et l'ont jeté dans cette citerne. I można powiedzieć, że w ciągu kilku godzin albo kilku dni znalazł się w innym kraju. On peut dire que en espace de quelques heures ou de quelques jours, il s'est retrouvé dans un autre pays. Chcę ci powiedzieć, że to nie były takie czasy jak dzisiaj. Nie miał komórki, że mógł zadzwonić do swojego tata i się poskarżyć. J'aimerais te dire que c'était pas le même temps qu'aujourd'hui, il avait pas un portable pour appeler son papa. Nie mógł wysłać maila, telegramu. Il pouvait pas envoyer un mail ou un télégramme. Był całkowicie odcięty. Il était complètement coupé du monde. Z chwilą stracił wszystko. À un instant, il a tout perdu. Stracił całą swoją osobowość. Il a perdu toute sa personnalité. Młody człowiek. Un jeune garçon. Gdzie zmiana przyszła nagle. Le changement est venu soudainement. Gdzie świat ustał do góry nogami. Où le monde était à l'envers. Gdzie myślę, jak spatrzył w niebo, to mówił, Boże, dlaczego mnie to spotkało? Quand il regardait le ciel, il disait, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Ale czy pamiętamy, jaką dostał obietnicę jego praojciec? Mais est-ce qu'on se rappelle quelle promesse a eu son arrière-grand-père? Jakie dostawali obietnice? Quelle promesse ont-ils eu? Że wyleję błogosławieństwo. Que je vais donner de la bénédiction. Że będę błogosławić. Je vais bénir. Że będę z tobą. Je vais être avec toi. I to błogosławieństwo przechodzi z pokolenia w pokolenie. Et cette bénédiction vient de génération en génération. I dzisiaj wielu by powiedział, ale cóż to za błogosławieństwo, jeśli on zostaje sprzedany? Beaucoup d'entre nous diraient quel est ce genre de bénédiction s'il a été vendu? Zostaje sprzedany, ale Bóg go nigdy nie opuścił. Il a été vendu, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Może zostać sprzedany. Tu peux être vendu. Może zostać skreślony. Tu peux être on peut mettre une croix sur toi. Ale ważne jest, abyś nie został skreślony od Boga. Mais le plus important c'est que Dieu ne met pas une croix sur toi. Bo Bóg, kiedy jest z nami, kiedy był z Józefem, był z nim do samego końca. Car Dieu est quand il est avec nous, quand il était avec Joseph, il était là jusque la fin. W jego momentach niedoli, jak w jego momentach na wyżynach. Dans ces moments de tristesse comme dans ses meilleurs moments. Bóg tego młodego chłopca. Dieu tego imigranta. Dieu, le Dieu de ce jeune garçon, de cet immigrant. Wyciągnął z dna studni. Il l'a enlevé du i postawił na zarządzanie krajem. Et il l'a mis à une haute place. Z dna studni. Du fond de la cisterne. Samego dna. Du plus profond postawił de la go tak bardzo wysoko, że stał się zarządcą. Il l'a mis si haut qu'il était devenu gouverneur. Dlatego, że przyszła zmiana do jego życia. Car il y a le changement qui avait, który on całkowicie nie rozumiał. Un changement qu'il ne comprenait pas. Który może całkowicie nie chciał. Un changement qu'il en voulait peut-être pas. I chciałbym wam tu pokazać, czym on zarządzał. J'aimerais vous dire sur quoi il gouvernait. Zarządzał jedzeniem. Il gouvernait sur la nourriture. Dzisiaj ludzie mówią tak. Aujourd'hui les gens disent ceci. Nie damy się zrobić, nie damy się, nie wiem, coś sobie dać, wszczepić, obojętnie co, bo będziemy manipulowani. Aujourd'hui les gens disent on va pas se laisser faire, on va pas se laisser injecter quoi que ce soit parce qu'on va être manipulé.
Największa broń w dzisiejszym świecie, wiecie co to jest? Vous savez la plus grande arme dans le monde actuel? To nie są naboje. Ce sont pas des balles. A to jest jedzenie. C'est la nourriture. Zabierz jedzenie dla ludzi. Reprends la nourriture aux gens. Zabierz wodę dla ludzi. Reprends l'eau aux gens. A ludzie sami się będą zabijać. Et les gens vont s'entretuer. Bo butelka wody będzie bezcenna. Car une bouteille d'eau, elle aura une valeur inestimable. Dzisiaj, kiedy my żyjemy bardzo dobrze luksusowo w Belgii. Nous vivons très très bien en Belgique. Ale są kraje, gdzie ludzie się zabijają za wodę. Mais il y a des pays où les gens s'entretuent pour de l'eau. Są kraje, gdzie ludzie się zabijają za jedzenie. Il y a des pays où les gens s'entretuent pour la nourriture. I przyszedł czas. Il y a un temps qui est venu. Gdzie przestało brakowało jedzenia. La nourriture manquait. Gdzie nie wiedzieli co robić. Il savait pas quoi faire. Ale Bóg postawił Józefa. Mais Dieu a mis Joseph. Dał mu mądrość. Il lui a donné la sagesse. I będziesz rozporządzać. Et tu vas gouverner. Kiedy się znajdujesz w Bożej woli. Quand tu te retrouves dans la volonté divine. Kiedy człowiek znajduje się w Bożym powołaniu. Quand l'homme se trouve dans l'appel de Dieu. To daje pokarm. Alors il donne la nourriture. Dla tych, którzy są wokół. Pour ceux qui sont autour. Do Józefa przybywali ludzie. Vers Joseph, il y a beaucoup de personnes qui venaient. Do Józefa powróciła jego rodzina. La famille de Joseph est revenue Mógł vers spojrzeć Joseph. I zobaczyć swojego ojca, swoich braci. Il a pu voir ses frères, Dlaczego? Son père. Dlatego, Pourquoi? Że zabrakło jedzenia. Parce que la nourriture a manqué. I przyszli kupić. Et ils sont venus en acheter. I on mógł ich poznać. Et il a pu les reconnaître. I mógł się z nimi pojednać. Et il a pu faire la paix avec eux. Przez to wszystko, przez co przeszedł. À travers tout ce qu'il a passé. Przebaczył. Il a pardonné. Przebaczył. Il a pardonné. Pokazuje nam ta historia, jak bardzo ważne jest przebaczenie w naszym życiu. Cette histoire nous montre aussi comme le pardon est très important dans notre vie. Jeśli chcesz wzrastać w twoim życiu duchowym, powinieneś przebaczyć. Si tu veux grandir dans ta vie spirituelle, tu dois pardonner. Wyznać. Wyznać czasami jako grzech, gniew. Confesser aussi parfois comme péché, la colère. I przebaczyć. Et pardonner. Józef tak zrobił. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait. Przebaczył. Il a pardonné. Chcę wam powiedzieć, że kiedy znajdujesz się w Bożej obecności, j'aimerais te dire quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, kiedy znajdujesz się w Bożej woli, quand tu es dans la volonté de Dieu, to Bóg otoczy cię ludźmi. Dieu va t'environner de personnes. Dlaczego tak wiele ludzi przychodziło do Jezusa? Pourquoi il y a tant de personnes qui venaient vers Jésus? Wiecie dlaczego? Vous savez pourquoi? Dlatego, że był odpowiedzią. Car il était la réponse. I takie pytanie, które chciałbym zadać dla Kościoła. Et une question que j'aimerais poser à l'église. Czy twoje życie dzisiaj jest odpowiedzią na modlitwę innych ludzi? Est-ce que aujourd'hui ta vie est la réponse à la prière des autres personnes? Czy twoje życie dzisiaj jest odpowiedzią modlitw innych ludzi? Est-ce que aujourd'hui ta vie est la réponse de la prière des autres personnes? Ludzie głodowali. Les gens avaient faim. Modlili się o jedzenie. Ils priaient pour la nourriture. Modlili się o to, aby coś zjeść. I priaient pour pouvoir manger quelque chose. Wiecie, do kogo trafili? Et vous savez chez qui ils sont arrivés? Do Józefa. Chez Joseph. Tego sprzedanego, tego, który tam był na dnie studni. Celui qui a été vendu, celui qui était au fond du puits. Jego decyzje, jego życie z Bogiem stało się odpowiedzią na modlitwy tych wszystkich ludzi. Sa vie avec Dieu est devenue la réponse de la prière de toutes ces personnes. W 6 rozdziale Ewangelii Jana. W 6 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że wielkie tłumy cisnęły się do Jezusa Chrystusa. Dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 6, on lit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de foule allait vers le Christ. Ludzie przychodzili do Jezusa Chrystusa. Les gens venaient vers Jésus-Christ. Dlatego, że Chrystus jest odpowiedzią. Car Christ est la réponse. I Chrystus przyszedł jako odpowiedź. Et Christ est venu comme la réponse. On przyszedł jako odpowiedź na modlitwy tych wszystkich, którym było bardzo ciężko w życiu. Il est venu comme la réponse pour les prières de tous ceux qui avaient vraiment difficile dans leur vie. I tego dnia. Et ce jour. Wielki tłum ludzi. Il y avait une multitude de gens. Jezus ich widzi. Et Jésus les voit. I mówi tak. Jak my ich nakarmimy? Et il dit cela. Comment nous allons les nourrir? Co apostołowie odpowiadają, pamiętacie? Est-ce que vous vous rappelez ce que les apôtres répondent? Panie, nie starczy nam pieniędzy. Seigneur, nous n'avons pas assez d'argent. Odprawmy ich do domu. Envoyons-les à la maison. Mówi, nie, nakarmcie ich. Non, Jésus a dit, donnez-leur Dajcie à manger. Jeść. Nourrissez-les, donnez-leur à manger. Nic nie mamy. Nous avons rien. Ale dajcie im jeść.
Nous avons rien, mais donnez-leur à manger. Chcę wam dzisiaj przekazać to, że Jezus jest odpowiedzią. J'aimerais vous transmettre ceci aujourd'hui, que Jésus est la réponse. Jezus najpierw nakarmił lud. Jésus a d'abord nourri la multitude des gens. A następnie przekazał im dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Et ensuite il leur a transmis la bonne nouvelle sur le royaume des cieux. My dzisiaj chcemy wiele razy przekazać dobrą nowinę. Nous aujourd'hui nous voulons souvent transmettre la bonne nouvelle. Zostawiając głodnych ludzi wokół siebie. En laissant les gens affamés autour de nous. Jezus zrobił to odwrotnie. Jésus il a fait ça à l'envers. Nakarmił lud. Il a nourri le peuple. I przekazał słowo życia. Et ensuite il a transmis la parole de vie. Jako kościół. Et en tant qu'église. Chcemy właśnie mieć takie zmiany. Nous voulons avoir ce genre de changement. Chcemy wchodzić w Boże zmiany. Nous voulons rentrer dans les changements divins. Nie chcemy, aby ten kościół był ciągle taki sam. Nous voulons pas que cette église reste toujours la même. Ale pragniemy, aby on się zmieniał na podobieństwo Boże. Mais nous désirons qu'il change à l'image de Dieu. Aby wola Boża całkowicie mogła się tutaj dziać. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir ici complètement. Nie nasze ambicje, spełnianie naszych ambicji. Pas nos ambitions, pas l'accomplissement de to, nos propres ambitions. Nie to, co my, przekazanie naszych przekonań. Pas transmettre nos pensées. Ale przekazać prawdziwe, żywe słowo. Mais transmettre la véritable parole, które zmienia serca ludzi. Qui change les cœurs des gens. I dzisiejszym słowem. Et aujourd'hui, la parole. To jest to, czytamy w pierwszym liście Jana 1,17, werset na sam koniec. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. A więc pierwszy, Jakuba 1,17. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Tout le bien que nous pouvons transmettre et toute la perfection est un don de Dieu, un don qui vient d'en haut de notre Père. Chez lui, il y a pas une once de changement. Bóg się nie zmienia. Dieu ne change pas. Bóg się nigdy nie zmienił. Dieu n'a jamais changé. On był taki sam wczoraj, jest dzisiaj i będzie jutro. Il est le même aujourd'hui, il était hier et il sera demain. Ten Jezus Chrystus. C'est Jésus-Christ. Jezus Chrystus, za którym poszliśmy. C'est Jésus-Christ que lequel nous sommes partis. Ten, który nakarmił tak wielkie tłumy. Celui qui a nourri des multitudes. Ten, który odpowiedział wielu ludziom w ich życiu. Celui qui a répondu pour beaucoup de personnes pour leur vie. I tak jak czytaliśmy, jak Tomek dzisiaj czytał, i przynosili do niego chorych, chromych, niewidomych, i on ich uzdrawiał. Comme Tomek il a lu, on lui a ramené des malades, des estropiés, des aveugles, et lui il les guérissait. On ich uwalniał od grzechu. Lui il les libérait du péché. Dawał im siłę, dawał nowe życie. Il leur donnait la force, une nouvelle vie. Wprowadzał zmiany w ich życiu. Il ramenait des changements dans leur vie. Kto z was chce mieć zmianę w swoim życiu? Bożą zmianę. Qui d'entre vous veut des changements, ja des changements divins dans sa vie? Ja chcę mieć więcej zmian. Moi je veux plus de changements. Je veux que Dieu me change. Nie chcę być za tydzień tak, jak jestem dzisiaj. Je veux pas être dans une semaine le même que je suis aujourd'hui. I dlatego. Et c'est pour cela. Zdecydowałem. J'ai décidé. Pójść za Jezusem. J'ai décidé de bo wiem, że on jest w stanie to zrobić. Car je sais qu'il est capable de le faire. Jezus jest w stanie zmienić twoje życie. Jésus est capable de changer ta vie. I nawet jeśli ustaniesz na samym wierzchu skały i powiesz: Panie, ten świat się odwrócił do góry nogami. Même si tu te mets tout au bout d'une montagne et que tu dis: Seigneur, ce monde a tourné à l'envers. Ale jeśli będziesz chodził z Bogiem, mais si tu marches avec Dieu, to Bóg będzie wypełniać cię pokojem. Alors Dieu va te remplir de sa paix. Będzie prowadzić cię w pokoju. Il va te guider dans la paix. Że rzeczy, które dzisiaj się wydają bardzo trudne, que les choses qui peuvent sembler très difficiles aujourd'hui, staną się bardzo proste. Elles vont devenir très simples. A więc kimże jesteśmy dzisiaj? Mais qui sommes-nous aujourd'hui? I odpowiedź możemy znaleźć. Co możemy dzisiaj otrzymać? Qui sommes-nous? La réponse on peut le trouver. Qu'est-ce qu'on peut recevoir aujourd'hui? I dostajemy takie pocieszenie. Et nous avons quelque chose. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. L'Évangile de Matthieu, verset 5. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dostąpiłem błogosławieństwa. J'ai expérimenté la bénédiction. Jako mały, ubogi chłopiec. Comme un petit garçon pauvre. Bóg mnie pobłogosławił. Dieu m'a béni. Wyrwał. Il m'a arraché. Jako smutny. En étant triste. Wiele razy. Souvent. Nie rozumiałem, dlaczego to wszystko się dzieje. Je ne comprenais pas pourquoi tout ça se passe. Ale on przyszedł i pocieszył. Mais lui, il est venu la consoler. Bóg błogosławi. Dieu béni. Bóg wyrywa. Dieu arrache. I Bóg zmienia. Et Dieu change. Jeśli dzisiaj potrzebujesz zmian. Si aujourd'hui tu as besoin de changement. Może znajdujesz się w sytuacji, gdzie nie widzisz w ogóle nawet światełka w końcu tunelu, że może jakakolwiek zmiana przyjść. Peut-être aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel et qu'un changement peut venir. W sytuacji całkowicie beznadziejnej. Dans une situation complètement où tu peux rien y faire. W takiej sytuacji znajdowały się tysiące ludzi. Dans ce genre de situation, il y a des milliers de personnes qui se sont trouvées. Znajdowałem się ja. Dans ce genre de situation, je me suis retrouvée. W takiej sytuacji znajdowała się moja rodzina, gdzie Bóg zmienił ją. Dans ce genre de situation, ma famille s'est trouvée, Dieu l'a changé. Bóg jest w stanie cię zmienić twoją sytuację. Dieu est capable aujourd'hui de changer ta situation. Bóg jest w stanie cię zmienić twoje małżeństwo. Dieu est capable de changer ton mariage. Bóg jest dzisiaj w stanie zmienić twoją relację z mężem, z żoną i z dziećmi. Dieu est aujourd'hui capable de changer ta relation avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants. Bóg jest w stanie zmienić. Dieu est capable de changer. I zacząć ciebie używać. Et commencer à t'utiliser. Dla swojej potężnej chwały. Pour sa puissante gloire. Jeśli potrzebujesz dzisiaj zmiany, si aujourd'hui tu as besoin de changement, to chcę cię zaprosić. J'aimerais t'inviter. Chcę cię zaprosić, abyś zrobił krok wiary. J'aimerais t'inviter à faire le pas de foi. Abyś wyszedł do przodu. Afin que tu viennes devant. Abyśmy mogli się razem pomodlić. Afin que nous puissions prier ensemble. Bo Bóg ma moc zmienić. Car Dieu a la puissance de changer. Ja nie mam takiej mocy. Moi, j'ai pas ce genre Mi nikt nie dał takiej puissance. Mocy. Personne m'a donné ce Jestem genre waszym de force. Bratem. Moi, je suis votre frère. Jestem sługą. Je suis un serviteur. Służę, przekazuję to, co Bóg mi daje. Je sers, je transmets ce que Dieu me Ale donne. To, co przekazuję, Mais ce que je transmets, i tego, który przekazuje, to znam go na tyle, że wiem, że on ma moc zmienić. Je le connais assez pour savoir qu'il a la, Jest to Jezus Chrystus. La puissance de changer. C'est tak jak śpiewaliśmy. Comme nous avons chanté. O, jak potężne jest imię Twe. Comme ton nom est puissant. O, jak potężne jest imię Twe. Comme ton nom est puissant. Jak potężne jest imię Twe. Comme ton nom est puissant. Imię Jezus. Le nom de Jezus Jésus. Złamał każdą śmierć. Jésus, il a ébranlé chaque On mort. Pokonał śmierć. Il a vaincu la On mort. Pokonał śmierć. Il a vaincu la mort. Pokonał każdą niedolę. Il a vaincu chaque tristesse. Pokonał każdy smutek. Il a vaincu chaque tristesse. Jezus Chrystus. Jezus Christ. Jest w stanie. Il est capable. Pokonać. Il est capable de vaincre. W tym imieniu mamy zwycięstwo. Dans ce nom-là, nous avons la victoire. I dzisiaj będziemy modlić się. Et aujourd'hui, nous allons prier. Podziękujemy Bogu. Nous allons remercier Dieu. Ja chciałbym mu podziękować. Moi, j'aimerais le remercier. Chciałbym cię też zachęcić. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Że może dzisiaj nie masz takiej sytuacji, w której musisz być zmieniony. Peut-être aujourd'hui, tu as pas ce genre de situation que tu dois être changé.
Nie powiem, że nie wątpię w to. Je vais pas dire que j'y crois pas. Bo ja potrzebuję być zmieniony. Moi, j'ai besoin d'être changé. Wiesz, że każdy z nas potrzebuje zmian. Et je crois que chacun d'entre nous a besoin de changement. Bo tak mówi Słowo Boże. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nie ja to mówię. C'est pas moi qui le dis. Mais la parole. Do końca naszego życia jesteśmy nauczani. Jusqu'à la fin de nos jours, nous sommes enseignés. A więc chcemy być nauczani. Que nous voulons être enseignés. Aby Bóg nas nauczył. Afin que Dieu nous enseigne. I przemienił nasze życie. Et qu'il change nos vies. Powstańmy, kochani. Levons-nous, mes bien-aimés. Chciałbym zaprosić zespół, ale widzę, że jeszcze są na górze z dziećmi. J'aimerais inviter le groupe de louange, mais je vois qu'ils sont encore en haut avec les enfants. Bóg, kiedy porusza się, nie potrzebuje atmosfery. Quand Dieu est en train de bouger, il a pas besoin d'atmosphère. Duch Święty nie potrzebuje. Le Saint-Esprit n'a pas besoin. Bo kiedy jest obecny. Car quand il est présent. Dotyka naszych serc. Il touche nos cœurs. I pokazuje, co w nich jest. Et il montre ce qu'il y a en dedans. I dzisiaj możemy wyznawać. Et aujourd'hui nous pouvons confesser. Dzisiaj możemy przychodzić. Aujourd'hui nous pouvons venir. Przed Boże oblicze. Devant la face de Dieu. Go, en lui demandant. Aby zmienił nasze życie. Afin qu'il change nos vies. Abyśmy byli jeszcze bardziej podobni do Niego. Afin que nous puissions encore lui ressembler plus. Dlatego, kochany Ojcze, dziękujemy Tobie. Mon Père bien-aimé, nous te remercions. Dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Nous te remercions pour ta grâce. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty zmieniasz. Nous te remercions, Seigneur, que tu changes. Że zapłaciłeś najwyższą cenę na krzyżu. Que tu as payé le plus haut prix à la croix. Aby móc nas obmyć, oczyścić. Afin de pouvoir nous laver. I dać nowe przymierze. Et nous donner une nouvelle alliance. Dać nam nowe życie. Et de nous donner une nouvelle vie. I dać nam siłę, Panie, aby przestrzegać nowe przykazania o miłości. Et nous donner la force afin que nous puissions respecter le nouveau commandement à propos de l'amour. Dlatego, Panie, modlimy się jako Kościół. C'est pour ça, Seigneur, nous prions autant qu'Église. Znosząc nasze ręce przed Tobą. En mettant nos mains devant toi. Abyś zmienił nasze życie. Afin que tu changes nos vies. Abyś zmienił wszystko to, co się Tobie nie podoba. Afin que tu changes tout ce qui te déplaît. I dodał nam siły, Panie. Et que tu nous donnes de la force, Abyśmy Seigneur. Nigdy więcej nie wracali do tego starego. Afin que nous puissions plus jamais revenir vers l'ancien. Niech Tobie będzie oddana chwała i cześć. Que à toi soit rendue la gloire et le salut. Amen. Amen. Amen.